Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj kolejna monetka z rocznika 2020, 50 groszy. Tym razem już nie ma takiego lusterka jak ostatnio. Pewno przewinęło się to przez kilka łapek, no ale jest to pierwsza monetka, którą wyłowiłem sobie z tego rocznika. Widzicie, jeszcze tutaj trochę mojej twarzy widać, więc nie jest tak źle. I co się zmieniło od 2020 roku? A więc tak jak pisze na stronie NBP 2 stycznia 2020 Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety 10, 20, 50 i 1 zł ze stali pokrytej miedzią i niklem. Wizerunek, bok, średnica oraz masa monet nie uległy zmianie. Ale z tego, co kilka osób mi napisało, to monety z tego rocznika, automaty na kawę i tam na inne pierdółki, nie chce przyjmować automat. Więc jednak te automaty, one tam chyba mają czujnik wagi, średnicy, więc coś musiało się zmienić jeszcze na niekorzyść, skoro tych monet automaty nie chcą wychwytywać. Ja sobie zbiorę trochę roczników 2020 i pójdę to sprawdzić. Zobaczmy drugą stronę monety. I jest tutaj piękna nasza polska monetka, 50 groszy, Rzeczpospolita Polska 2020. Orzeł w koronie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!